ekspansja na Marsa i nieoczekiwane zagrożenie. W drugiej połowie XXI wieku kolonizacja Marsa stała się rzeczywistością dzięki przełomowym technologiom opracowanym przez parę królewską, Arię i Kaela. Technologia antygrawitacyjna, połączona z unikalnymi właściwościami erytonu, pozwoliła na stworzenie sztucznej grawitacji na marsjańskich stacjach, co umożliwiło osiedlanie się kolonistów i rozwój naukowych placówek badawczych. Mars, z jego cienką atmosferą i surowymi warunkami, wymagał zaawansowanych systemów podtrzymywania życia. Każda stacja była wyposażona w autonomiczne systemy filtracji powietrza, recyklingu wody oraz generowania energii, głównie dzięki erytonowi i reaktorom fuzji termojądrowej. Kompleksy badawcze skupiały się na różnych dziedzinach, od badania geologii i zasobów naturalnych po eksperymenty z biologicznymi adaptacjami w warunkach niskiej grawitacji. W roku 2385 Ziemię obiegła niepokojąca wiadomość. Jedna z głównych baz badawczych na Marsie, zlokalizowana na północnych równinach przy kraterze Gale, przestała odpowiadać. Ostatnie transmisje wskazywały na nagłe i gwałtowne zakłócenia, które wywołały chaos w centrum dowodzenia. Z danych telemetrii wynikało, że stacja została zaatakowana przez nieznaną siłę. Analiza szczątkowych sygnałów sugerowała obecność obcych form życia, co wywołało panikę i pilną potrzebę odpowiedzi. Odpowiedzialność za ratunek i ochronę mieszkańców bazy oraz zabezpieczenie jej technologii spoczęła na barkach elitarnej jednostki – szabli husarskiej. Szabla husarska, nazywana również apostołami Godra, była elitarną grupą 12 wojowników, wyszkolonych przez samą parę królewską oraz jednostkę Grom. Wyposażeni w nowoczesne czerwone uniformy wzbogacone o eryton, posiadały one mini pola siłowe oraz broń plazmowo-fotonową, augmentywną wizurę i zaawansowane systemy taktyczne. Każdy członek szabli husarskiej był nie tylko mistrzem w sztukach walki i taktyki, ale również obdarzony unikalnymi zdolnościami dzięki technologii erytonowej. Kaela, dzięki swoim umiejętnościom generowania miniaturowych słoń, pracował napęd, który pozwalał statkom ratunkowym osiągać znaczne prędkości w próżni, umożliwiając pokonanie odcinka na Marsa w zaledwie jeden dzień. Baza badawcza na Marsie była twierdzą technologii i ludzkiego intelektu. Wewnątrz jej ścian naukowcy prowadzili badania nad geologią Marsa, poszukiwali nowych surowców i badali możliwość terraformacji planety. Baza była zbudowana w sposób modułowy, umożliwiający łatwe rozszerzanie i adaptację do zmieniających się potrzeb. Moduły bazy zawierały zaawansowane laboratoria, komfortowe kwatery mieszkalne oraz centra dowodzenia. Wszystkie te elementy były połączone systemami tunelów z ochroną przed radiacją i mikrometeorytami. Pod powierzchnią bazy znajdowały się zbiorniki wody, magazyny żywności i przestrzenie do uprawy roślin, które stanowiły niezbędne zasoby dla kolonistów. Pierwszy oddział ratunkowy wyposażony w najnowsze technologie wyruszył z CPK na ratunek bazie na Marsie. Niestety tuż po wylądowaniu zespół stracił łączność z Ziemią. Ostatnie przekazane obrazy pokazywały niewyraźne sylwetki obcych form życia, które atakowały bazę. Obce formy życia, które zaatakowały bazę, okazały się być zaawansowane technologicznie i wojskowo. Posiadały zdolność do neutralizacji pól siłowych i wysoce skuteczną broń energetyczną. Naukowcy na Ziemi, analizując ostatnie dane z bazy, odkryli, że obcy mogą posiadać technologie przewyższające ludzkie osiągnięcia, co stanowiło realne zagrożenie dla przyszłości ludzkości. W obliczu tego zagrożenia para królewska zdecydowała o wysłaniu drugiej, znacznie bardziej przygotowanej misji ratunkowej. Szabla husarska pod dowództwem Kaela miała za zadanie nie tylko uratować ocalałych z pierwszej misji, ale również przeprowadzić rozpoznanie i, jeśli to możliwe, nawiązać kontakt z obcymi. Kael, korzystając ze swoich zdolności, wzmocnił technologicznie statki ratunkowe, wyposażając je w dodatkowe warstwy ochronne i zaawansowane systemy napędowe. Misja ta była kluczowa nie tylko dla ratowania życia, ale również dla zdobycia wiedzy na temat obcych i ich technologii. Stawka była wysoka. Sukces misji ratunkowej mógł oznaczać przełom w ludzkiej ekspansji na Marsa i dalsze planety. Porażka mogła z kolei skutkować utratą strategicznych zasobów i zahamowaniem eksploracji kosmosu na wiele lat. Mars z jego surowymi warunkami stał się polem bitwy nie tylko o przetrwanie, ale również o przyszłość ludzkości.
ostateczne starcie z obcymi mogło zadecydować o losach kolonii i wytyczyć nowy kierunek w historii eksploracji kosmosu. Nieznana przyszłość malowała się na horyzoncie, a losy misji ratunkowej Szabli Husarskiej i całej ludzkości zawisły na włosku. Wszystko zależało od odwagi, determinacji i zdolności adaptacyjnych ludzi w obliczu nieznanego zagrożenia z kosmosu.